Darko Stosić, KSW 59 po pokonaniu Michała Komara Włodarka. Może pytanie na początek retoryczne, ale chciałbym usłyszeć odpowiedź na nie. Jak trudna była to dla ciebie walka? How hard fight was it for you? Like I say, Włodarek is a big guy. He have 110 kilos, so he hit hard. He's aggressive, but I expect that. And I didn't expect to throw him like that easy because he's a wrestler and from wrestling gym. But I'm pretty good in wrestling, so I throw him very easy and finish the fight on the ground. Obalenia na Michale wyglądały na dość łatwe. Nie męczyłeś się przy nich, przynajmniej tak to wyglądało. I chciałem zapytać, czy faktycznie tak było, czy po prostu miałeś sposób na to, jak skutecznie Komara do parteru sprowadzać? Może najpierw przetłumaczę wcześniejsze pytanie. Darko powiedział, że Włodarek jest ciężko bijącym, trudnym zawodnikiem, ważącym ponad 110 kilo, który wywodzi się z gymu zapaśniczego i nie spodziewał się, że te zapasy tak łatwo wejdą, ale był przygotowany na wszystko. On jest całkiem dobry w zapasach, więc postanowił je wykorzystać. Proszę powtórzyć pytanie. Wyglądało na to, że dość łatwo obalałeś Komara. Tak jak mówisz, że wiedziałeś, że z gymu zapaśniczego, że te zapasy mogą być na dobrym poziomie. W takim razie skoryguję to pytanie, czy taki był game plan na tą walkę, żeby nie wdawać się gdzieś tam w te wymiany stójkowe, tylko właśnie sprowadzać walkę do parteru. If you didn't expect that his wrestling is not on point, that really, so the game plan really was to like avoid the stand up and just go into wrestling? No, game plan was to stand on the feet and KO him, but when I saw that I can throw him very easy, so why not? If I finish fight on the ground. Okay, I will finish. I'm all around fighter. I'm good in the feet. I'm good on the ground. I love fight on the on the feet, and all fans love to to see blood and pain in the octagon and knockouts. But for us fighters, if I can finish the fight on the on the ground, like submission or TKO or ground and pound, why not? I will do that. Ciosy Michała Włodarka są bardzo wymowne. Przekonał się między innymi o tym Sergeant Marowicz podczas KSW 52. Widzieliśmy, że podobnie próbował ciebie zaskoczyć takim prawym, obszernym, zamachowym. Powiedz, czy właśnie spodziewałeś się tego ciosu? Ja tylko przetłumaczę tylko wcześniejsze pytanie i prosiłabym, żeby dawać mi szansę do przetłumaczenia. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Więc Darko powiedział, że jego game planem było po prostu znokautować. Liczył na szybkie nokauty, niestety to się nie zdarzyło. Natomiast on czuje się jako bardzo wszechstronny zawodnik i czuje się dobry i w stójce, zresztą którą bardzo kocha i w sumie faworyzuje nawet. Czuje się dobry w zapasach, czuje się dobry w jiu-jitsu i wykorzystał po prostu to, co było wtedy ważne. Proszę powtórzyć pytanie teraz. Jasne. Dzięki. Ciosy Michała Włodarka są zazwyczaj bardzo wymowne, bardzo mocne. Przekonał się o tym Sergeant Marowicz. Próbował ciebie też również zaskoczyć takim prawym, obszernym ciosem. Powiedz, czy byłeś właśnie przygotowany, bo wydaje się, że to jest taki firmowy cios Michała Włodarka. When it comes to the highlight shot of Włodarek, it's like the very massive right overhand which he showed with Marowicz. And did you expect such shots to occur? Yeah. I saw that he had only that right hand, and he's powerful in that hand. So that's all that in that only fight I saw on the YouTube with Marovic, and I also saw that people and fighter here they like I are afraid when Włodarek go aggressive on them, they are afraid they how to say resign. It's easy for him to finish the fight, but I'm not that guy. I'm not afraid to fight. I'm not afraid to punch. I love to punch and love to to fighting. So that for me is nothing. I love to fight. So he can't finish me like that easy. Oczywiście widziałem tego obszernego takiego prawego cepa, widziałem go na YouTubie, właśnie w tej jedynej walce, którą oglądałem z Marowiczem. Byłem na to przygotowany, wiedziałem, że on będzie na pewno to używał. Ja nie boję się takich mocnych wymian, ja bardzo lubię się bić w stójce, co wcześniej już powiedziałem i byłam przygotowana na to. Zresztą widziałem po tym, że inni zawodnicy Włodarka, oni po prostu boją się go i się wycofują, natomiast ja nie boję się takich wymian. Przed tą walką wydawało
wydawało się, że Michał Wodarek, posiadający pasce na razie jednego zwycięstwa, jest jednym z głównych kandydatów, zwłaszcza jeśli pokonałby Ciebie. Czy na ten moment czujesz się osobą, która na ten moment zasłużyła na walkę o pas przeciwko Filipowi De Vriesowi? Wodarek seemed to be the person who could be a contender when it comes to having the belt of KSW. Now you've won, so do you feel like you need a title shot right now? You know, I will say one thing before the fight with Wodarek and everything. You know, I every day call my manager and say when I fight in KSW, when I fight in KSW. And he said to me in the end, nobody wants to fight with me, you know, only Wodarek. So I waiting so long. So if nobody wants to fight me next fight, I want that belt and Phil Fries is, you know, it's a great fighter and he have that belt. So I want that belt as soon as possible. Tak, wiedziałem o tym, że on może być przymierzony do pasa. Ja tylko ciągle ponawiałem telefony do mojego menadżera, mówiąc, kiedy w końcu zawalczę, kiedy zawalczę do tym KSW. Byłem bardzo głodny. Wiedziałem, że to może mnie przybliżyć do walki o pas. Ja w sumie tylko o nim myślę. Chciałbym jak najszybciej odebrać go Filipowi De Vriesowi. Czy w tej formie, jakiej jest, czy porównując swoją karierę w UFC, czy nie lepiej było jednak walczyć w ciężkiej wadze, zostać właśnie w ciężkiej wadze i trzymać się ciężkiej wagi w UFC, niż bo mu lepiej zdecydowanie idzie? So basically the question was about hesitations when it comes to fight weight categories, light heavyweight and heavyweight. So in comparing your performances in the UFC, do you regret that you have some fights? Yeah, I regret I have fights in light heavyweight, because this is the proof that I'm, you know, in the heavyweight undefeated. I have 13 wins and 0 losses. All my losses are in light heavyweight, so I don't want to go back in light heavyweight. I don't like to do my training session, you know, hungry and exhausted. So heavyweight, I'm heavyweight. I'm not big, but like I said last time, I'm fast, I'm strong, and I'm not afraid for fight. So I'm staying in heavyweight. For sure. Tak, przyznaję, rzeczywiście żałuję tego, że podejmowałam takie decyzje w UFC. One się odbiły na mojej karierze zawodowej. Tak jak mówię, wszystkie moje porażki były w light heavyweight, a teraz w wadze ciężkiej jestem praktycznie niepokonany, mam same zwycięstwa i no, odbiło się to na mojej karierze. Ja nienawidzę trenować, kiedy jestem głodny, zmęczony i nie jest to dla mnie korzystne, więc na pewno, może nie jestem wielki jakiś, ale zdecydowanie waga ciężka to jest moja waga. Wielu zawodników gdzieś wcześniej też, z którymi rozmawialiśmy, a którzy mieli przeszłość w UFC, mówiło, że KSW w porównaniu do UFC tak naprawdę organizacyjnie to też jest top topów. Natomiast ja mam pytanie, jesteś teraz zawodnikiem KSW, zrobisz na pewno wszystko, żeby zdobyć pas kategorii ciężkiej KSW, ale czy z tyłu głowy jeszcze jest cały czas to marzenie, aby do UFC wrócić i być może jeszcze raz tam zawojować? KSW has a lot of respect when it comes to all MMA world, and people do appreciate just such organization. But somewhere in your mind, do you still have any dreams about coming back to UFC? You know, I'm focused now on KSW. KSW is a great organization, and I'm happy to be here. So this is a great start for me. I love to be here. So for now, no, I want to stay here. And you know, I say my goal is to be the champion, and I want to stay here. I love this, you know, this organization. And Poland is not too far from my home. It's 2 hours from Serbia. So I love that, so I will stay here for sure. Zdecydowanie teraz cała moja koncentracja skupia się na KSW. Bardzo mi się tutaj podoba. Ja po prostu chcę być tutaj mistrzem i wszystko, co jest związane z moją karierą, teraz jest tutaj w KSW i to jest mój główny cel. Poproszę o ostatnie pytanie. To ostatnie pytanie, może takie typowe dla warunków, które teraz mamy. Jak walczyło się bez publiczności? No bo ta hala świeci pustkami. Tutaj raczej nie dało się usłyszeć żadnych głosów z publiki, zawodnicy są raczej przyzwyczajeni do tych tysięcy gardeł, które krzyczą na tych walkach. Jakie są twoje odczucia po takim pojedynku? How do you approach that the fights had no audience whatsoever and there was no fans which can just blow you away when you're fighting and you have the support? No, I am fighter, so if you tell me to fight in the backyard, I will fight in the backyard. If you tell me to fight in the street, I will fight in the street. But KSW organization is, you know, everybody knows that KSW make a great show and they have, you know, 2,000 people on the stadium, and I don't know, so I can't wait to open, like, you know, borders and everything.
because of COVID and fight in front of you know fans. So. Yeah. Ja jestem zawodnikiem z krwi i kości. Jeżeli każecie mi walczyć z tyłu w ogródku, to będę walczył w tym ogródku. Jak każecie mi gdzieś walczyć za garażem albo coś, to dalej będę to robił. Nie potrzebuję jakiejś specjalnej motywacji, natomiast nie mogę się doczekać, kiedy już zostaną otwarte granice i ten COVID przestanie szaleć, bo wiem, że KSW robi fantastyczne show i te fani i ta cała oprawa potrafi być fenomenalna. Tylko na to czeka, natomiast nie przeszkadza mi to jakoś za bardzo. Mogę ostatnie, bo trzeba te pytanie zadać. W takim razie może gołe pięści, Genesis. Are you interested in fighting Bernacle? No, for now, no. I'm good in MMA, so no Genesis for now. Fantastyczne. Na razie dziękuję za walkę na głowę pięści. Fantastyczne wejście do KSW bez kunktatorstwa, a zatem pozostaje Ci życzyć wszystkiego najlepszego. They all wish you good luck. Thank you guys and see you soon. Thank you. Bye.